Dzień dobry. Bardzo Państwu dziękuję za to, że wybraliście w tym momencie tą salę, a nie tą gorszą po drugiej stronie. Chciałem, tytuł mojego wystąpienia specjalnie wybrałem dosyć niejasny, mętny, kryptyczny i tajemniczy, żeby właśnie przyciągnąć zainteresowanie. Cthulhu, potwór wymyślony przez wielkiego pisarza H.P. Lovecrafta, jest symbolem ostatecznego, największego możliwego zła, jakie istnieje w świecie Lovecrafta, i wśród ludzi obdarzonych pewnym specyficznym poczuciem humoru, takim jak ja, często pojawia się taka metafora polityczna, gdyż jak wiadomo, sztuka polityki, a przede wszystkim właściwie każde wybory parlamentarne czy prezydenckie polegają na wybieraniu mniejszego zła, więc no, bliskie jest mi właśnie to hasło, że najchętniej zagłosowałbym na Cthulhu, ale pozostaje mi mniejsze zło, bo większe nie kandyduję. Chciałem swoje wystąpienie poświęcić właśnie dokładnie temu zagadnieniu, co dzisiaj w kwestii internetu i prawa autorskiego jest tym większym, ostatecznym, największym możliwym złem, a więc w konsekwencji w takim razie, co powinniśmy wybierać jako mniejsze zło. I czy to zadziała tak po prostu? Nie, oczywiście, że nie. Jezu, to tu jest pilot i pan patrzy na to, co ja naciskam i ręcznie... Okej. No, nie jest to marki Apple. Więc metaforę największego zła zaczerpnąłem z książki, którą państwu bardzo serdecznie polecam, profesora Tima Wu, pod tytułem The Master Switch, czyli główny wyłącznik. On z kolei użył motto, cytując Freda Friendly, który był wieloletnim szefem CBS News, który miał taką właśnie zgryźliwą, cyniczną uwagę, że kwestia wolności słowa to nie jest kwestia tego, co o tym mówi amerykańska konstytucja w swojej pierwszej poprawce, tylko tego, kto trzyma kontrolę na głównym wyłączniku. Ktoś tam gdzieś w tej chwili mógłby wyłączyć mi ten mikrofon i mógłbym sobie wtedy dużo zrobić tam swoją konstytucją, która mi przyzna jakieś tam prawa. Zawsze, to właśnie nie zawsze, czasami ktoś taki jest, kto trzyma łapę na ten główny wyłącznik, czasami go nie ma. To jest bardzo ciekawa sytuacja, że systemy jakby rozprowadzania informacji, niektóre w sposób wbudowany, w samej swojej natury, mają wbudowaną instytucję tego głównego wyłącznika, niektóre nie. Jest na przykład taki przykład, który mi się wydaje wyjątkowo zabawny. W roku 1936 Brytyjska Rada Cenzorów Filmowych, British Board of Film Censors, która zmieniła niedawno nazwę, niedawno, jestem starszym panem, więc za mojego życia, w 80. roku zmieniła nazwę na British Board of Film Classification, więc ma to samo logo i ten sam adres, tylko trochę mniej drastyczną nazwę. Więc ta sama instytucja, BBFC, zabroniła rozprowadzania filmu pod tytułem Miłość na zasiłku, który był na głośny wtedy temat bezrobocia, romansem był oczywiście na ten temat, i on był ekranizacją bestsellerowej powieści, opartą z kolei o adaptację sceniczną, którą przy wielkich sukcesach wystawiano w teatrach Manchesteru, Nowego Jorku i Paryża, ale właśnie do kin ten film nie wszedł. Więc jest taki paradoks, jak to jest możliwe, że w jakimś kraju coś może być pokazane w teatrze, coś może być obecne w księgarni, ale nie może być w kinach. Strasznie prosta odpowiedź jest taka, że kinematografia, ta klasyczna kinematografia oparta o taśmę celuloidową, miała tego master switcha w postaci kogoś, kto kontrolował po pierwsze tą oryginalną kopię, którą się sporządza na zakończenie pracy filmowców w wyniku montażu, a potem przepisywanie tego na inne kopie. Z tym samym mieliśmy do czynienia w komunizmie, w którym teoretycznie film mógł przejść etap państwowej cenzury, a potem i tak ta taśma była zatrzymana i odkładana na półkę. Natomiast teatr, nawet w komunizmie, był zawsze na taką stoją wolności, jakby dlatego właśnie na przykład aktorzy, bojkotując telewizję reżimową, jednocześnie grali w teatrach, które też były reżimowe, ale po prostu kontrolowanie teatru było trudne, bo wymagało by, i robiono to w ustrojach totalitarnych, ale to zawsze gorzej działa, wymagało posadzenia wszędzie, w każdej sali tego cenzora, żeby on siedział, pilnował, ponieważ teatr nie ma głównego wyłącznika, teatr ma najwyżej setki wyłączników w postaci każdej sceny, natomiast kino ją ma. No i fascynujące pytanie, czym jest internet? Czy on ma? O nie, teraz skąd? Czy internet ma ten wyłącznik, czy nie ma? Teoretycznie internet w ogóle go nie powinien mieć ze względu na sam genialny wynalazek naszego rodaka. Za rzadko podkreślamy, że był to wielki syn II Rzeczpospolitej, Paul Baran, znaczy przyszedł na świat jako Paweł Baran, inżynier, który dla Rand Corporation w ogóle wymyślił całą ideę komutacji pakietów, na której internet jest zbudowany. Jak wiadomo, właśnie internet nie ma tej centrali telefonicznej, czyli nie ma tego master switcha, który może ludzi odłączyć, tylko
pakiety wędrują sobie po nim z zasadą, którą Paul Baran nazwał zasadą gorącego kartofla, czyli że kiedy wysyłamy jakąś informację, ona przybywa do węzła i ten węzeł traktuje jako gorący kartofel, natychmiast chce komuś przekazać, albo adresatowi jak się da, a jak się nie da, to węzłowi, który jest gdzieś po drodze. Tak to działa właściwie do dzisiaj, z zasadą wymyślono może pół wieku to za dużo, ale 40 parę lat temu. Teoretycznie w związku z tym ta sieć nie ma tej centrali, jak wiadomo, to miało tę zaletę, że będzie odporny na wojnę. No i to jest mapa internetu, tego co nim było wtedy w Stanach w roku 1995, tuż przed jej sprywatyzowaniem, to znaczy właśnie wtedy Al Gore, o którym się mówi, że wynalazł internet, to znaczy on to powiedział, potem go strasznie na tego wyśmiewano, ale on w pewnym sensie wynalazł internet, ponieważ to on był w zespole polityków, który odegrał kluczową rolę na przekształcenie tego z sieci akademickiej, wtedy to należało do naukowców, po prostu wystawiono to na przetarg, IBM myślał, że na tym zarobi, naciął się. Wielu ludzi potem myślało, że zarobi na internecie, się nacięło, ale wtedy zaczęła się właśnie komercjalizacja. W dzisiejszych czasach, czyli właśnie prawie 20 lat po tej komercjalizacji, internet to jest takie bardzo zgrabne określenie z książki z kolei Digital Disconnect, którą też polecam, że żeby spróbować sobie dzisiaj wyobrazić internet, należy sobie wyobrazić kilka takich właśnie walecznych imperiów, których każdy z nich ma dla siebie po kontynencie. To jest Google, Facebook, Apple, Amazon i Microsoft, plus jeszcze tam właśnie mamy kartel telekomów, dostawców internetu i właśnie jeszcze są jakieś takie mikroskopijne, małe imperia wielkości na przykład Japonii typu eBay, PayPal. Natomiast firmy, które straciły swoje imperia, właśnie są jak błąkające się po tym oceanie w poszukiwaniu wysepki dla siebie, tak jak to kiedyś spotkał Netscape'a, a teraz zdaniem utraty książki grozi to Yahoo. Każde z tych imperiów, jego najważniejszym celem jest to, żeby podbić wszystkie pozostałe imperia. Z tego wynika, oczywiście stara się obronić swoje terytorium przed tym podbojem. To jest jeden z powodów, dla których ja jestem właśnie tak strasznie sceptycznie nastawiony co do wielu pomysłów reformy prawa autorskiego czy coś takiego, ponieważ z tym swoim zgryźliwym, pesymistycznym podejściem widzę to, że to jest wszystko próba przesunięcia granic pomiędzy jednym z tych imperiów na drugie. Tam czasami miga logo jednej z korporacji, która ma oczywisty interes w tym, żeby prawo autorskie liberalizować, bo im bardziej liberalne, tym bardziej się jej imperium przesunie. Z kolei oczywiście mamy tutaj inne korporacje, które dokładnie w ten sam sposób próbują bronić swoich posiadłości. Ale właśnie zasadnicze jest to pytanie, czy w ogóle powinno nas interesować to, które z tych imperiów wygra. To jest strasznie ciekawa w ogóle lektura, często do niej wracam, to jest Google Transparency Report, czyli takie miejsce, w którym właśnie gigant wyszukiwarkowy zamieszcza informacji o tym, kto żąda, żeby co usunięto z wyniku wyszukiwania. I ten wykres pokazujący, jak często te zgłoszenia przychodzą, wydaje mi się szczególnie interesujący, ponieważ wydaje mi się, że widać na nim, że coś się zaczęło zmieniać w połowie roku 2012. Znaczy mieliśmy tak jakieś plateau, w którym te zgłoszenia się utrzymywały na poziomie kilkudziesięciu tysięcy tygodniowo i potem nagle to leci w kosmos i w tej chwili przeciętna taka kolejne plateau to jest 3,5 miliona tygodniowo, czyli prawie 100 razy więcej niż to było jeszcze nie tak dawno temu. Takich wykresów jakby jest więcej, znaczy wykresów pokazujących na to, że coś się wydarzyło mniej więcej w 2011-2012 i moim zdaniem to coś, co się wydarzyło, to właśnie jest pojawienie się w internecie głównego wyłącznika. Zwracanie się do Google'a z prośbą o to, żeby coś usunął z wyniku swojego wyszukiwania, na przykład w roku 2003, czy tam 2005, jeszcze w 2008, nie miało sensu, bo wtedy była to jednak tylko jedna z wielu wyszukiwarek. Na przykład w tej chwili udział całego ruchu internetowego, który idzie przez Google w Stanach Zjednoczonych, to jest 25%. Niby nie jest to dużo, znaczy nie jest to jeszcze taka dominacja, ale jednak to jest przerażająco dużo, jeśli pomyśle, że to jest jedna z milionów, wszystko jedno, jedna ze strasznie dużo domen, tak to powiedzmy ostrożnie, nie wiem dokładnie ilu. Jeszcze też 5 lat temu to było jakieś 6%, czyli też dużo, ale nie aż tak. Po prostu nagle ta firma stała się w ciągu tych paru lat, oczywiście głównie dzięki popularności systemu Android, ale także dzięki temu, że bardzo wiele urządzeń, bardzo wiele gadżetów czy cyfrowych łączy się z Googlem w sposób, o którym użytkownik nawet niekoniecznie musi wiedzieć. Znaczy niekoniecznie musi wiedzieć, że nie każdy wie, że YouTube to Google, na przykład jak zaczynając od najprostszej rzeczy. Więc nagle po prostu przybyło strasznie dużo gospodarstw domowych, w których telewizor łączy się z tą firmą. W związku z tym Google może... Za dużo było powiedziane, że trzyma tego master switcha, ale no właśnie, co on właściwie trzyma? Znaczy, co będzie, jeżeli ktoś usunie wszystko z wyników wyszukiwania Google'a?
Tutaj akurat mam pracę na temat rynku niemieckiego, ale takich prac jest więcej, z nich zawsze wychodzą liczby, które się wahają między 92 a 99%. To jest akurat, to już jest trochę nieaktualne, to jest z roku 2010 w każdym razie. Jak widać, wśród większości rozwiniętych krajów kapitalistycznych udział Google'a w wyszukiwaniu to jest na przykład 97% albo coś koło tego. Globalna, nie zrobię slajdu dla globalnych danych w tej chwili, globalne dane w tej chwili to jest 71% dla całego świata. Dlatego o ile w 2005 roku usunięcie czegoś z wyników wyszukiwania nie było takie strasznie ważne, to w tej chwili, jeżeli coś usuniemy z wyników wyszukiwania Google'a, to zniknie, bo to znika bez śladu, to jest cyberprzestrzeń, tu nawet nie zostanie papierowa książka, tak jak w czasach komunistycznej cenzury, to po prostu zniknie bez śladu dla 71% ludzi na świecie i w tym będą praktycznie wszyscy Europejczycy, ze znanym wyjątkiem Czech, gdzie ciągle jeszcze broni się Seznam, ale też tylko wśród ludzi w średnim wieku, bo młodzież już też jest tam całkowicie jakby przestawiona na Google'a. Czyli jeżeli coś usuniemy z Google'a, to będzie to niewidoczne dla wszystkich, z wyjątkiem Chin, Rosji i właśnie starszych Czechów. Oczywiście podobnym gigantem jest sieci społeczne, przy których znowu nie wiadomo jak liczyć, YouTube jest liczony jako social media, a nie jako social network, więc też wpada, też Google ma tam swój udział. W każdym razie, ojej, widzę, że czas mi się skończył. Więc tak, moja zasadnicza teza jest taka, że moim zdaniem zasadnicze główne zło w dzisiejszych czasach to jest istnienie tego głównego wyłącznika. Znaczna część z Państwa przyszła tutaj z intencją, żeby poszerzyć ten obszar w stronę tej firmy, a to moim zdaniem jest droga donikąd, to znaczy mnie to aż tak strasznie w ogóle nie interesuje, która z tych firm mną rządzi. Dlatego wydaje mi się, że w ogóle tak naprawdę to nie jest pytanie, czy prawo autorskie jest takie, siakie czy owakie. Ważne jest pytanie, kto trzyma łapę na tym wyłączniku i może by go czymś strzelić w tą łapę, żeby ją zabrał i żeby to uwolnić. To jest mój ogólny postulat i nic na to nie wskazuje moim zdaniem, żeby to miało nastąpić, gdyż na koniec chciałem się troszeczkę wyzłośliwiać się z kolegą Lipczycem właśnie na Facebooku, który pisał, że tak, robimy demonstrację przeciwko PRISM, właśnie coś tam, będzie tak jak z ACTA i tak dalej. No i ile osób przyszło? Nie wiem, ja też nie, ale organizatorzy tej akcji pisali coś o kiepskiej frekwencji, więc na fejsie zadeklarowało, że przyjdzie 50 osób. No, jak widać, dopóki ACTA było niekorzystne dla sponsora imprezy, to były się w stanie znaleźć te zasoby, ponieważ za tym stały korporacje, którym było to było na rękę. Natomiast PRISM jest na rękę wszystkim tym korporacjom, bo one wszystkie to jest doskonale kompatybilne z tym Master Switchem, więc protesty przeciwko PRISMowi będą tak sobie niemrawo szły bez echa, ale nic z nich nie wyjdzie. Dziękuję bardzo.